Panie! Polski w Korczynie, kończysz z dzbankiem całkiem sporym, także chyba było dobrze. No było dobrze, mogło być nawet troszeczkę lepiej, ale niestety nam motor odmówił posłuszeństwa na pierwszym podjeździe wyścigowym. No była już sytuacja podbramkowa, ale ogarnęliśmy to, no i udało się zrobić bardzo dobry czas na drugim podjeździe, co widać. Mhm. Powiedz nam, masz jakieś ulubione miejsce tej trasy? Wiesz co, trasa ogólnie cała jest bardzo fajna, jest szybka, naprawdę super są zakręty na tej trasie, bo są, można je przechodzić naprawdę bardzo szybko. Wiem jedno, że jeżeli się pojawię tutaj w przyszłym roku, no na pewno będę się starał jechać jeszcze szybciej. Mhm. To już koniec sezonu w górach, w rajdach jeszcze nie, a jak twoje plany na resztę sezonu i na przyszły rok? No przyszły sezon, no to na pewno będziemy chcieli jechać no całą rundę górskich mistrzostw Polski. Rajdy to na razie, że tak powiem, to nie moja liga, ze względu na samochód, bo tak trochę szkoda mi go, żeby jeździł w rajdach. Aczkolwiek no końcówka roku to standardowo z moim ulubionym Subaru Justy i wszystkie pojeżdżawki w Małopolsce, które są i okolicach możliwe. Super, dzięki, gratulujemy. Dziękuję, chciałem jeszcze tak, mogę na koniec podziękować do serwisowi mojemu, podziękować Ani, mojej narzeczonej, która wspierała mnie cały ten sezon w chwilach upadków i wzlotów. No i oczywiście moim wiernym kibicom, którzy wczoraj tutaj kibicowali mi cały dzień i dzisiaj. Tak, dokładnie, dziękujemy my również, a tobie gratulujemy. Dziękuję wam bardzo. Jeszcze raz, Rafał Szumiec, Rafał Szebla, Piotr Ostrowski, prawdopodobnie na badaniu, a zatem do tego pucharu wrócimy jeszcze. Wielkie brawa dla tego, który stawił się na podium, oraz nagroda HSZ powyżej 2000 pojemności.